Myślę, że z każdą minutą też będą dochodzić i będą oglądać. Ale również oczywiście zapraszamy do oglądania naszej relacji na YouTubie i na Facebooku. I rozpoczęliśmy. Niedługa piłka. Ale świetna piłka do środka. Tutaj znakomicie obrońca Iskry z głowy. I mieliśmy naprawdę pierwszą niebezpieczną sytuację. Z tego łapie piłkę Kamil Kopyto. Na razie oba zespoły dobrze zorganizowane w tyłach. Myślę, że tutaj jedni i drudzy przede wszystkim... No, Iskra nie chce stracić bramki. Aczkolwiek na razie to oni próbują bardziej René Iskry z głowy. Róg, 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 gol, gol, gol. Zobaczymy, czy się ziści. Dośrodkowanie bardzo groźnie. Sytuacja i chyba mamy rzut rożny. Nie, jednak będzie od bramki. Nie trafił. Strzelał bodajże któryś z obrońców Iskry z głowy, no ale naprawdę znakomita sytuacja, duże zamieszanie w polu karnym. A próbował chyba z Wilczek, tak, to Wilczek był bardzo blisko, najpierw głową, potem nogą, zobaczmy tutaj z tej kamery, no znakomite mamy te ujęcia. No chyba piłka nie dotknęła, faktycznie to uderzenie po prostu było bardzo niecelne. Rożnowski. No, Rożnowski, on próbuje sypać tutaj te piłki na lewo i prawo. Teraz znakomita piłka na prawą stronę. Świetny dribbling i tutaj będzie dośrodkowanie w prawej strony. Próbuje zamykać Kalandyk. Kalandyk przy piłce. Kalandyk! Mamy rzut karny! Tak mi się też wydawało, że tutaj mieliśmy ewidentny faul. Kalandyk bardzo ładnie urwał się obrońcy, który no nie nadążył za nim. Zobaczmy jeszcze raz tę sytuację, potwierdzimy to sobie, ale praktycznie jestem o tym przekonany, że obrońca nie trafił w piłkę. Zobaczmy. Rożnowski, Kopyto. Kto wygra ten pojedynek? Rożnowski czy Kopyto? Rożnowski! Bardzo pewne uderzenie w lewy rogi. 1-0, Iskra z głowy. 24 minuta. Biegnie Rożnowski do kibiców, cieszy się razem z nimi, bo tam naprawdę coraz mocniejszy ten doping. Bo Iskra z głowy zbliża się do okręgówki, proszę Państwa. Tą bramką jest już naprawdę bardzo blisko. Pewne uderzenie. Kamil Kopyto praktycznie nie mógł nic zrobić. Zrobił taki troszeczkę, ale Dudek Dance, tylko bardziej w miejscu, no ale to też nie pomogło. No troszeczkę tych yardów sobie zyskał, podchodząc z tą piłką na aucie. O, faulowany przed polem karnym, Zomnik Jasienka, ale znowu bardzo dobra korzyść, puszczona przez Harhuta. Lewej strony uderza zawodnik Jasionki, niewiele ponad bramką. Naprawdę, naprawdę ciekawa akcja Jasionki. Tutaj ewidentny faul, ale bardzo dobrze zdecydował sędzia, że puścił tę grę, ponieważ no, myślę, że to zagrożenie było większe właśnie z tej lewej flanki. I ta sytuacja była dużo groźniejsza. Też wiemy, jak i trudniej będzie rozegrać piłkę. Jasionka musi troszeczkę szybciej tę piłkę przetransportowywać. No i właśnie w tej chwili Garlak. Garlak z prawej strony. Garlak próbuje do środka. Wykańcza piłkę! Ależ było blisko, ależ było blisko, żeby to zakończył Starzec. Długa piłka w poszukiwaniu Garlaka. No i go znalazł. I Garlak jak sobie poradzi? Garlak próbował się przebijać przez obronę. Strzela, ależ zaskoczenie! No, nieprawdopodobne uderzenie Malinowskiego. Nie wiem, czy on się sam spodziewał, że ta piłka aż tak ładnie poleci. Bo naprawdę było bardzo niewiele brakowało, żeby Jasionka tym strzałem wyrównała. Zobacz, Malinowski się nawet nie zastanawiał. No, ciekawe uderzenie, ciekawe. Aczkolwiek... troszkę ponad bramką. Dośrodkowanie Malinowski. Kozak wyskoczył najwyżej i to było groźne. Ale Kopyto spokojnie łapie piłkę. I jeszcze może długim wykopem uruchomi któregoś z zawodników. Zobaczymy, Pietrasiewicz tam będzie walczył. Pietrasiewicz, kto wie, ale bardzo przytomnie Nowak piąstkuje i uprzedza Pietrasiewicza. O, i jeszcze tutaj zawodnik Jasionki fauluje. Zobaczmy, no bardzo dobre wznowienie piłki Kopyto. Naprawdę bardzo dobra piłka, Burak się tutaj minął, Pietrasiewicz niewiele brakowało, gdyby nie przytomna interwencja Nowaka, kto wie, jakby się ta sytuacja zakończyła. No widać, że jest ciśnienie na to, żeby szybko podwyższyć i rusza Burak, Burak wypuszcza Wilka, nie ma spalonego, Wilk z prawej strony. Co wymyśli Maciej Wilk? Dośrodkowanie, ale zamyka tam z lewej strony Ksitek. Myślę, że tam jeden z wyższych zawodników jest Wilczek, który już w pierwszej połowie był bliski. Zamyka piłkę tu, ależ było blisko. No wydaje mi się, że to powinno być 2-0. Bardzo dobre dośrodkowanie Kalandyka. Tam piłka przeleciała praktycznie przez jednego obrońcę tutaj i był bliski wykończenia. Pietrasiewicz dzisiaj nie ma gry. No ale według mnie to jest zaplanowane w 100% działanie zawodników Iskry z głowy, którzy wiedzieli. Trener dobrze wiedział, w jaki sposób będą grać, ale teraz błąd. Błąd obrony, rusza Rzepka. No, Rzepka jest podpalony dzisiaj. Troszkę jakby zwolniła ta akcja. Tempo zdecydowanie straciło. Ale teraz ładne dośrodkowanie, bo Czarski próbował wykończyć tę piłkę z lewej strony. To było wreszcie niezłe dośrodkowanie. To jest właśnie to, co, czego wymaga trener Jasionki od Garlaka. Tych ładnych dośrodkowań, bo Czarski teraz znalazł się...
Oczywiście długa piłka tam w poszukiwaniu Rzepki. Rzepka ładnie się obrócił. Rzepka, kopyto. Jeszcze przed pole karne dostaje piłkę Sitek. Sitek nawija sobie obrońcę. Sitek! Znakomita interwencja Konopy. Brawo, brawo, brawo dla bramkarza Jasionki, bo ten strzał mógł... Kopyty, przepraszam. Bo ten strzał mógł zamknąć to spotkanie. Sitek bardzo ładnie nawinął sobie Boczarskiego. Jeszcze znalazł miejsce do oddania strzału, ale... Dziadura. Dziadura podejdzie chyba do tego uderzenia. Strzał z dystansu. Dziadura wypluwa piłkę kopyto. Jeszcze dobija Wilczek, ale nie strzelił. Niewiele się pomylił zawodnik Iskry Zgłobień. Przepraszam, to nie był oczywiście Wilczek, tylko to był Kiszczuk z lewej strony, który próbował dobijać. No kopyto bardzo niepewna ta interwencja, a Dziadura no... Koniec spotkania. Troszeczkę nam tu licznik się pomylił, ale 5 minut minęło. Iskra Zgłobień pokonuje 1-0 LKS Jasionkę. Tym samym powiększa swoją przewagę do 9 punktów nad Jasionką i tak naprawdę na 4 kolejki przed końcem jest bardzo, bardzo bliska awansu do okręgówki i można nawet powiedzieć, że to już chyba formalność dla Iskry Zgłobień.